Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy, i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Najmilsi, w tym roku wszystko jakoś inaczej. Szczerze mówiąc, nawet ten dzisiejszy wieczór sylwestrowy jest inny niż dotychczas. Jakiś taki jest cichy. Nawet słyszycie, nie słychać wielkich huków za ścianami i oknami naszej świątyni. Wszystko jakby się troszkę wyciszyło. Być może jest to odpowiedź na ten rok, który właśnie się zakończył, który czasami w bardzo trudny sposób nakazał nam pewne sprawy wyciszyć. Nikt w życiu nie przypuszczał, że tyle różnych rzeczy wydarzy się w 2020 roku. I kiedy rozpoczynaliśmy rok temu ten kolejny, ówczas nowy rok, nikt nie myślał, że wszystko pójdzie w tym kierunku. I myślę, że jest to dobry moment, aby przedstawić sobie taką refleksję, która z jednej strony może nas bardzo przestraszyć. Otóż ten rok ukazał nam, jak niewiele od nas zależy. Jak wiele rzeczy jakby przechodzi obok nas, a my po prostu w tym uczestniczymy. I choćbyśmy się zapierali rękoma i nogami, nie mamy na wszystko w naszym życiu wpływu. Choćbyśmy nie wiem ile kont bankowych mieli, nie wiem ile insurance sobie opłacili i nie wiem jakie dobre, to na wszystkie rzeczy w naszym życiu nie mamy wpływu. Nie możemy wszystkiego kontrolować. I z jednej strony ta myśl jest taka wręcz przerażająca, bo to tak jakby nam to życie między palcami upływało, a my, choćbyśmy chcieli, nie możemy tego i tego i tego złapać, zdecydować, zmienić, wpłynąć. Po prostu tak jest. Z drugiej zaś strony, ta myśl ukazuje nam coś bardzo ważnego. I mam nadzieję, że dziś to w bardzo konkretny sposób do nas dotarło właśnie w momencie wybijania północy. Otóż padliśmy na kolana przed tym, do którego wszystko należy. Padliśmy na kolana przed Panem, przed którym jesteśmy prochem i niczem, jak to się mówi.
rzeczywiście mizerni, maluczcy. Skoro tak mało od nas zależy, to znaczy, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim jest, od którego wszystko wyszło i do wszystkiego zmierza. Jeżeli nasza refleksja o naszej znikomości, małości idzie w tym kierunku, pogłębia w nas coś bardzo chrześcijańskiego. Ona nie ma, ta refleksja, ta myśl nas przerażać. Ona ma nas budować. Ona ma pogłębiać naszą pokorę. A pokora ukazuje nam naprawdę, kim jesteśmy i kim jest nasz Pan Bóg. Samo słowo pokora w języku łacińskim znaczy humilitas, a słowo humilitas pochodzi, humility, od słowa humus, czyli ziemia. Ziemia, a więc co to znaczy? Człowiek, który jest pełen humilitas, czyli pokory, umie spojrzeć w dół, umie popatrzeć na swoje stopy, umie spojrzeć na ziemię, no bo z ziemi wyszliśmy, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Znowu coś, co może nas przerazić, a w rzeczy samej ta myśl również chce nam pokazać, że humilitas, czyli naczelna cnota Matki Najświętszej, pokora, jest cnotą, która zbliża nas do Boga. Bo jeżeli potrafimy spojrzeć na nasze stopy, czyli na ziemię, na ten humus, pokornie pokłonić głowę, to kłaniamy się przed Bogiem. Jeżeli potrafimy uznać naszą małość, znikomość, Bóg przychodzi w tą małość i znikomość i napełnia ją swoją wielkością. Człowiek, który jest pełny humilitas, patrzy również na humus, czyli na ziemię, a więc stoi obunusz na ziemi. Nie jest gdzieś jakiś dreamer taki, który tylko siedzi gdzieś w jakichś marzeniach, ale żyje swoim życiem. I to jest, kochani, coś bardzo ważnego na początek naszego nowego roku. Jeżeli potrafimy wzbudzić sobie to humilitas, czyli cnotę Najświętszej Panienki, potrafimy zobaczyć, jak Bóg wypełnia naszą małość, czasami znikomość, ograniczoność, słabość swoją łaską. Toż przecież Maryja pierwsza uznała, że jest służebnicą pańską, a Bóg jej serce, jej życie napełnił swoją łaską. Zobaczcie, jak wielki przykład, jak wielki wzór daje nam Kościół na początek tego roku, stawiając nam przed oczy Bożą Rodzicielkę. Rodzicielkę, a więc tą, która w swojej humilitas, w swojej pokorze, w swojej małości przyniosła nam największy dar. W swojej małości i skromności Maryja stała się tą, która jest Matką Bożą, przyniosła nam Syna Bożego. I kochani, Matka Boża w związku z tym przynosi nam pełnię Bożego błogosławieństwa. Ta, która rodzi dla nas Syna, przynosi nam razem z tym Synem pełnię błogosławieństwa. Przynosi nam Tego, który wypełnia nasze życie swoją łaską. Zobaczcie, moi drodzy, spojrzenie na swoje stopy, na ten humus, na ziemię, czyli skłonienie głowy w pokornym geście, że ja jestem człowiekiem ograniczonym, do mnie wszystko nie należy i ode mnie również wszystko nie zależy, ukazuje nam, jak bardzo może w naszym życiu działać Pan Bóg. Bo jeżeli potrafimy uznać, że od nas wszystko nie zależy, o tyle bardziej, kochani, potrafimy zaufać Panu Bogu, od którego wszystko zależy. Zobaczcie, jak ważna refleksja na początek tego roku. Wchodzimy w rok 21, Anno Domini 2021, bez lęku. Wchodzimy w tym pokoju, który daje nam Pan. Dlatego zaśpiewaliśmy Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.
Jeżeli zapraszamy Pana Jezusa jako Króla do naszego życia, nie boimy się ani zarazy, ani różnych innych rzeczy, które na nas spadają, bo wiemy, że Bóg jest z nami. A jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Właśnie ten Pan Bóg wypowiada dziś do Mojżesza słowa, które stają się błogosławieństwem Aaronowym. To błogosławieństwo Aaronowe święty nasz ojciec Franciszek przejął jako swoje błogosławieństwo franciszkańskie. Przyjmijmy dzisiaj, kochani, właśnie te słowa w pierwszej godzinie Nowego Roku. Niech Pan Cię błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad Tobą, niech obdarzy Cię swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem.